Niebawem ma ruszyć aplikacja służąca do łatwego i szybkiego najmu obiektów sportowych, jakimi dysponuje miasto Suwałki. Tymczasem poważne wątpliwości budzi cennik najmu sal sportowych i boisk, z których chętni mogliby korzystać. Temat opłat za najem podniósł na sesji radny Sylwester Cimochowski, wskazując, że przyjrzał się tegorocznym zarządzeniom prezydenta miasta dotyczącym cenników. Wynajem na przykład boiska przez P11 na godzinę, treningowo sobie, że tak nazwijmy, wyjść z kolegami pograć, to jest 290 zł. Zgodnie z rozporządzeniem. Nie ma tam wyszczególnionych 290 zł. Wynajmy, nie wiem, przykładowo boisko boczne, treningowe na stadionie to jest 300 zł. Na stadionie lekkoatletycznym 250 zł, ale jak włączymy oświetlenie, to już jest 500 zł. Płyta główna boiska 1000 zł. Z oświetleniem 1600. Natomiast stadionu lekkoatletycznego całego za godzinę 180 zł dla porównania. Sali takiej, nie wiem, na zajęcia w szkole do 200 metrów to jest koszt 27 zł. Sala, która jest ogrzewana i oświetlona, tak? Godzina wynajęcia hali OSIR 120 zł godzina, czyli też oświetlona i ogrzewana. Godzina areny to jest 300 zł. I teraz przy boiskach szkolnych tak naprawdę wchodząc teraz przez aplikację, wynajmując zajęcia na 2 godziny, jako suwalczanie trzeba zapłacić 580 zł minus 45% zniżki. Inną kwestię dotyczącą dostępności tzw. orlików poruszył radny Kamil Lauryn. Wiele boisk wybudowaliśmy z dotacji, gdzie takie boiska powinny być ogólnodostępne, nieodpłatnie. Więc nie wiem, o co tutaj chodzi, dlaczego jest taki problem. Na uwagi zgłoszone przez Sylwestra Cimochowskiego prezydent miasta miał tylko jedną odpowiedź. To, co radny mówi, rzeczywiście wymaga przeanalizowania, no bo widzimy dysproporcje w tych cenach i tak nie powinno być, że jak przykład hala OSIR-u oświetlona i ogrzewana jest tańsza w wynajmie niż jakieś boisko typu Orlik. Ja prosiłbym bardzo współpracowników, żeby przeanalizować ten temat. Zarządzenia nie są wieczne, ja to mogę zmienić. Cennik ten był ustalany początku roku, kiedy te ceny energii cieplnej i elektrycznej wariowały, tak? Być może to z tego wynika. Trzeba to sprowadzić do właściwych, realnych proporcji i nie my. Powiem więcej, nie chcemy zarabiać absolutnie na wynajmie tych obiektów. Ważną sprawą jest, żeby ten, który chce korzystać, pokrył tylko i wyłącznie koszty. Do uwag wniesionych przez Kamila Lauryna odniósł się mniej przychylnie, uzasadniając swoją decyzję o najmie następująco. Część tych obiektów jest w trwałości projektowej, a wobec tego my nie możemy pobierać tam pożytków i tak dalej. Nie możemy wynajmować bezpłatnie, ale tych obiektów jest coraz mniej w naszym mieście. Jak zadeklarował włodarz miasta, zarządzenia określające stawki najmu najprawdopodobniej zostaną zweryfikowane, ale na nieodpłatne korzystanie z boisk szans raczej nie ma. Na ile opłaty za korzystanie z obiektów się zmienią, dzisiaj trudno zgadywać, ale warto też zauważyć, że nie zostały one zweryfikowane, gdy na rynku paliw niezbędnych do pozyskania ciepła i energii elektrycznej nastąpiła stabilizacja.